Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałem zaprezentować świetny ciągnik rolniczy. Tym razem jest to Massey Ferguson serii 8000 8650. Ciągnik z 2012 roku z udokumentowanym przebiegiem 6637 godzin pracy. Jak maszyna wygląda i funkcjonuje, zobaczcie sami. Ciągnik wyposażony m.in. w przedni TUS, amortyzowaną przednią oś, amortyzowaną, klimatyzowaną, przestronną kabinę, pneumatykę. Ciągnik na ogumieniu przód 650-60R34 i tył 710-75R42. Cały w oryginale, żaden element powtórnie nielakierowany i nieodnawiany. Ani maski, ani błotniki, ani komin, ani tuz, ani z tyłu belki, ani z przodu, ani zaczepy, ani podnośnik. Wygląda świetnie i pracuje tak samo świetnie, jak wygląda. Komplet zaczepów transportowych, wszystko jest. Dolny, górny, górny nawet automatyczny, śruba centralna, pneumatyka wyjścia do pneumatyki, izobus, LS. No po prostu fajna, świetna maszyna. W bardzo, bardzo dobrym stanie. Naprawdę świetnie utrzymana i nigdzie nie lakierowana ponownie. Kabina ładna, czysta, w oryginalnym stanie. Pedały oryginalne, podłoga oryginalna, ładna, czysta. Siedzenie pasażera oryginalne, nieobszywany, nieodnawiany fotel kierowcy z funkcją chłodzenia i grzania. Pneumatyczny oczywiście, sam dopasowujący się do ciężaru operatora. Pulpit, podsufitka ładna, czysta, klimatronik, radio CD z Bluetoothem. Elektryczne lusterka. Mówiłem, że fotel sam się dostosowuje, czego ja specjalnie akurat tak naprawdę nie lubię, bo sam nie jestem najchudszy i do mojego ciężaru mocno pompuje, ale później niedobrze mi się dotyka pedałów hamulca albo pedałów gazu na przykład i mam trochę nogę w powietrzu. Oś ty gadzie. Kawałek się przejedziemy, spuszczam ręczny rewers do przodu i powoli nam delikatnie rusza traktorek. To samo do tyłu, zmieniam kierunek jazdy, rusza nam ładnie, płynnie, nie rusza na trzy razy i do przodu. Bardzo miękko tutaj się w środku na tym fotelu siedzi. Wszelkie nierówności od razu ładnie amortyzuje. Jadę teraz z joysticka. Mamy tutaj skrzynię Vario, czyli bezstopniową. W Fergusonie nazywamy to Dyna VT. O, nie wiem jak tu mam przejechać. O, teraz przejadę, tylko wycofnę. Chłopaki mi to zagrodzili, ale już odgrodzili. Przełączę teraz na jazdę na pedał gazu. Fajniej się wtedy operuje, bo tylko dodajemy gaz. Mamy tutaj zakres obrotów maksymalny 1500, czyli ciągnik będzie nam dążył do zadanej prędkości, nie przekraczając 1500 obrotów silnika, co pozwala nam na ekonomiczną i ergonomiczną jazdę. Jednocześnie sam będzie dodawał i odejmował obroty w zależności od obciążenia. Na dzisiaj to jest obciążenie zerowe w tym momencie na ciągnik, więc tylko tyle, że będzie sobie perkał.
osiągnęliśmy już zadaną prędkość 42 na godzinę, 43. Jedziemy nie przekraczając 1500 obrotów, 1490, 80 jak widzicie. No i ciągnik sobie mknie. Prowadzi się dobrze, nie skacze po drodze. Dobrze działa amortyzowana kabina i amortyzowana przednia oś. Nie zgłasza nam żadnych błędów, awarii, usterek. Wszystko chodzi tak jak powinno. Będziemy powoli dojeżdżać do zakrętu, gdzie będziemy zawracać. Puszczam gaz, ciągnik powoli będzie nam wytracał prędkość i dochodzi do zatrzymania. Nie będziemy całkowicie się zatrzymywać, tylko zrobimy nawrotkę powolutku, elegancko, delikatnie, płynnie. Bardzo lubię takimi ciągnikami jeździć, dlatego że nie trzeba lewarować. No i co tu więcej powiedzieć, no to jest coś wspaniałego. Tak jak nigdy więcej nie kupię samochodu z manualną skrzynią biegów, tak nigdy też nie będę działał na polu ciągnikiem z mechaniczną skrzynią biegów. Za dużo jest lewarowania. Już z tego wyrosłem i tyle. Zapieprzamy jak trzeba. Dodatkowo dodam, że skrzynka nigdy nie była rozblokowywana na wyższą prędkość. To bardzo dobrze, cieszymy się z tego niezmiernie. Zawsze jak przychodzi ciągnik za granicę, dlatego że nie mamy wtedy obawy, że skrzynia została wyjechana w prędkości 50 czy 60 km na godzinę. Skrzynie te, które nie były rozblokowywane, mają zdecydowanie dłuższą żywotność. A jak ktoś chce fruwać, no to co? Trzeba rozblokowywać. Dojeżdżamy sobie do firmy. Rewers na neutral. Ręczny zaciągnięty. Przycisk tutaj mamy. Bardzo fajny, dynamiczny silnik, 8-litrowy, 8,4. Nie dymi, nie kopci, lekko rzuci dymek. Chodzi świetnie. Maszyna chodzi świetnie. Wszystkich niedowiarków oczywiście zapraszamy do oględzin. Zachęcamy do kontrolowania ciągników przez serwis, jeśli ktoś ma taką potrzebę, obawę. Niedawno, tak w zeszłym tygodniu, Fergusona sprzedawaliśmy. Wiadomo, że człowiek chciał sprawdzić przebieg, no i zakupił ciągnik, serwis mu to kontrolował. Zapraszam wszystkich w tygodniu do godziny 17, w sobotę od 10 do 14. Pozdrawiam, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!